Siema, Virios aka Łono Posejdona z tej strony. Cześć, witajcie, z tej strony Gimper. I gramy w The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Kolejny challenge run. I tym razem będziemy... Zastanawialiśmy się tutaj, którego zagrać i żeśmy zdecydowali, że Spider-Boya sobie zagramy. Będzie, powiedz mi, jak gramy challenge, to zawsze Isaaciem. Tak? Tak. Challenge są zawsze Isaaciem. Nie, właśnie patrzyłem, że Magdalena stawiasz, mówi, że może to można coś ten. Nie, bo popieprzyły mi się menu. Dobra, i Spider-Boy działa na takiej zasadzie, że zaczynamy z dwoma przedmiotami. Mamy to do quadshota, że za cztery łzy strzelamy, plus takie coś, że to spowalnia przeciwników jednocześnie. I no, celem jest pokonanie It Lives. Kto pierwszy, ten lepszy, więc powodzenia. I wzajemnie. O, już jestem, serce całe w plecy. Widzę secret room. Taktyka rządzi, kurde. Chcesz panować na tych pierwszych levelach, póki jeszcze tak nie dostaje po dupie. To jest speedrun, czyli ulubiony tak, mój sposób gry Viriosa. Jeżeli ktoś nie ogląda, to zapraszam w ogóle na kanał Łono Posejdona, gdzie możecie obejrzeć świetne speedruny z gry The Binding of Isaac. Dwa. Ja jestem osobiście wielkim fanem speedrunów, w których wracamy się 10 pomieszczeń, żeby przerzucić item kostką i go nie zebrać. Także miejmy nadzieję, że dzisiaj bardziej speedrunowo nam wyjdzie. Właśnie, czy są treasure roomy na challenge'u? Nie pamiętam. Nie ma. O dobra, bo już się miałem wracać. Musimy się męczyć z itemami z bossów, niestety. O fuck, slot. Ale dobra, może coś fajnego mi wydropi. Slot chyba zawsze kartę dropi, nie jestem pewien. O kurde, nie pamiętam. Nie. Ani 8-bola? Bob's Rotten Head mi wyleciało. A, Jesus. No dobra, przyjdę się na bossa. Jakiś średniawy item trochę. Duke of Flies. Nie dostał? Serio? Dobra, Duke, no, mam prościej niż ty. Znienawidzony przez ludzi Arcade Room. Yeah. Na szczęście nie masz za dużo monet. O, ale tam już widzę, że zaraz się chyba dostaniesz. No właśnie mam. Co ja mam teraz, kurde, zrobić? Wiesz, niby to jest, kto pierwszy dobiegnie, ten wygra, ale Arcade Room ci może dać bardzo dużą przewagę. Właśnie. Ale też może być stratą czasu. Może być, ale myślę, że większe prawdopodobieństwo jest to, że... Inaczej, jakbyś do niego nie poszedł i nie zebrał trochę fantów, to możesz łatwiej zginąć. O, stary kompas. Ała, to niedobrze. Zawsze na niego poluję i kurde, zawsze późno go zdobywam. O ile w ogóle. Kompas to jest dobra sprawa. No. Aczkolwiek jeszcze fajnym dodatkiem do kompasu jest mapa. Bo czasami jak masz dużą mapę i kompas ci pokazuje, wiesz, można tylko miejsca pogubić. W ten. Gra mi teraz daje znać. Wejdź do Arcade Roomu. No wejdź do Arcade. Rzuca mi pieniądze po prostu. No zagraj, widzowie nie będą źli. Tak. Piguła. Bierę. Tears up. No dobra. Nie, ale wiesz co, w sumie fajny challenge będzie, bo zupełnie dwa inne style grania, bo ty myszą, nie? A ty klawiaturką. Ja klawiaturą, więc... Znaczy wydaje mi się, że to aż tak różnicy nie widać. Na... Stację. Wiesz, jeżeli ty już masz prawe w... A ty masz myszy, nie, z kolei? Tak, dokładnie. Szkurde. Uciekinierzy z mięsnego mnie napieprzają. Dobra, jest skrzynia. Co tam fajnego? Pieniądze? 14 mam. Jeszcze Arcade Room dopełni szczęścia. Tak. Jak będzie coś fajnego w sklepie... O, szkur! Fuck! Te wybuchowe dziady.
Ja widzę właśnie. A dobra. Wchodzę na bossa. O, pin! No to tu mnie farta. Pina na spokojnie. Tak. Dobra. Rzadko go spotykam ostatnio. Najczęściej chyba jest Duke of Flies albo Lary, tak mi się wydaje. Wiesz co, ostatnio Widow często mi wypada. Widowa nie lubię. Ja, jak mam Widowa, to bardzo często uwalam na pierwszym poziomie. To jest przerażające, monster. No, no jest tricky, cholernie. Wiesz co, dobra, przełamuje się i omija Marka i Druma. Uuuu. Po raz pierwszy. Hardkorowo. O, fuck. No, że monstro mnie trafił, to jest wstyd. Leniwe kluski. Nad głową przeskoczył. Ale trzeba ostrożnie z tym spowolnieniem. Zauważyłem, że ono zmniejsza zasięg skoku monstro. Tak. Przez co się właściwie w niego władowałem. Dobra, na szczęście mięso i... Pin też fajnie działa, jak jest spowolniony. A pin jak działa? To samo. Wyskok robi i ląduje od razu, gdzie wyskoczył. Aha. O, glutony. Oczywiście. To jest master skill. Grając z glutony i glutony spowolniony i tak nie działa. Glutony spowolniony. Ładnie. I laserowy pindol. Strasznie się waham, dobra, wchodzę do tego pomieszczenia. Wow. O, znalazłem Razor Blade. Co robił Razor Blade? Wydaje mi się, że upuszczał... Wiesz co, ucinał ci chyba... pół serca i w zamian dostaje zwiększone obrażenia. A, tak, tak, tak. Tak mi się racja. Wydaje. Nie, tylko nie wiem, czy pół serca, czy całe. Ale może być fajne. Mi się popieprzyło, bo są jeszcze scissors, które ci po prostu głowę odcinają i... Wiem, wiem, to się dostaje jak się zginie 100 razy, prawda? Kurde, nawet nie wiem. Chyba tak. To pewnie pierwszy item, który dostałem. Ja się znajomego śmieję, bo on po 4 godzinach gry chyba to zdobył. 100 śmierci. Ja to dostałem... A Joker co robił? Joker przenosi cię do Devil Roomu, jak się nie mylę. Tak. Przenosi cię do... A co do robi Devil na challenge'ach, ciekawe. Też cię przenosi do Devil Roomu. O, szkurde. A, z glutoniego mi serduszko wypadło. Ładnie. Też miałem z glutoniego serduszko. Będę miał z czego krew upuszczać. Fistingula. Kurna, diabełek chce ode mnie serca, a chuj. Yeah, box. Trochę. On i tam z Devil Roomu wyrzuca, prawda? Tak, o, tak. The Sun, super. Będę mógł się uleczyć. O, Judgment, spawnuje żebraczka. Oh yeah, haha! Roid Rage, speed and range up. Świetnie. No też z tipów wyczytałem, ale pewnie wiesz, że jak masz właśnie takie karty, które ci spełnują żebraczka na przykład, to albo, trzeba to albo maszynę, to żeby w specjalnych pokojach właśnie jakiś. Tak, tak. Wtedy fajniejsze rzeczy dropią. Kurna, oby do bossa. U mnie standardem jest to, jak mam kurde kompas na przykład, to kolejny level, no 90% szansy, że mam na przykład Curse of the Lost, albo jakieś takie dziwactwa, które, wiesz, redukują działanie jego. Curse of Darkness. Curse of Darkness, dokładnie. A, ludzka stonoga. O! Jak tam sobie radzić, widzę lepiej ode mnie chyba. Ciężko mi orzec, widzę tylko, że masz więcej zdrowia i jesteś dalej. Jestem w cavesach drugich. Fuck, kompas, ja nie mam pieniędzy na niego. Nie ma szans. Muszę szukaj ukrytych tych pokoi, jak masz bombki. Mhm. Będą się poszukać, bo ja w ogóle... Bo wiesz co, to jest całkiem możliwe do uzbierania, wiesz? 15 monetek. No, znaczy mi 3 brakuje. No to stary. Ale tu nie ma gdzie znaleźć sekretnego pokoju, popatrz na moją mapę. Fuck. To masz tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć podejrzanych miejsc. Mam takich bardziej podejrzanych. Akurat 6 bomb. No dobra, szukamy. Ej, nie, bo będzie na mnie, że przeze mnie Gimper nie znalazł, kurde. Dobra, to może być. Tu może być. Nic. Czyli może a czasami być już... na przykład prościej jest znaleźć Super Secret Room niż Secret Room. No. Ale w Super Secret Roomie nie ma hajsu chyba. No, tam bardziej itemy. Albo itemy, albo jest to takie fajne, ciepłe pomieszczenie. Jak źle by to nie brzmiało. O, jest. Jezus Maria, kurwa, się maszyna, serio. No nic. Niestety no to jest fail, kurde. Gardini. O Jesus, Pestilence. Spróbuję sobie użyć żylety. O, to mi całe serce zabiera. Wtedy sam użyję. Ale robisz taki fajny czerwony. Tą żyletą chyba sobie całą skórę z ciała. To jest chyba jakieś nawiązanie do Super Meat Boya też.
No. Wow! Zobacz, jak ten Gerd... Wyglądasz, jakbyś z Solary wyszedł. No. Popatrz sobie, jak ten Gerd jest spowolniony, zajebiście wygląda. No. To, to jest zarąbisty boost na Gerdiego. No. A w ogóle to wypadł mi Pergent Boy, więc dostałem hajs i kompas. Będzie fajnie. Wow. Dobra. To mamy całkiem wyrównane, jeśli chodzi o itemy, tak? No, tak mi się wydaje. Ja jestem żyletę do przodu. Yeah, drugi cube meat. Dobra. Ło, ile pająków. Mogliby też zrobić coś na zasadzie, że przeciwnikami tylko pająki są. Nie wiem, że to by miało większy sens. O, Jesus. Zastanawiam się... skaczące. Tak, to skaczące to jest masakra. Ale zastanawiam się nad... Dopóki trzymane na dystans są okej. Tak, tylko że ciężko jest je trzymać na dystans. Jak się skubańce ślizgają potem. No. Dobra, jakaś piguła. Módlmy się. Health up. Nawet spoko. O. Kurwa, co ja użyłem? Wyrwało mi się! Fuck! Pierwszy raz chyba. Na twoich, materiałach nigdy nie widziałem, żebyś przeklął. Pierwszy raz, proszę państwa, legendarna sytuacja. Precedens. Ej, nie, ale patrz, jakie mam teraz łzy. Jakie masz? Bo widziałem, że podniosłeś jakiś giganty. Krzyż. Tak, Sacred Heart. Muszę przejść jeszcze raz ten pokój, bo mnie, bo sobie oczywiście kół wcisnąłem i mi, wiesz, odpaliło Jokera. Aha. I mnie wrzuciło do Angel Roomu. To nawet spoko. Aha, te łzy jeszcze namierzają. Oła. Fuck, troll bomba. Też bym chciał jakiś Angel Room dostać, nie, nie fire. O, sukis. Słabo, słabo. Dwa serduszki. Ale on nie jest właśnie hardkorowy, tam wiesz. Bez pinki powinieneś. Fajnie, nie lubię przeciwko niemu walczyć. Strasznie łatwo daje się do rogu zapędzić, jak już jestem w rogu... Nie, to właśnie ten, to właśnie jest podstawa, żeby do rogu cię nie... To jak jestem już w rogu, to tracę z półtora serduszka, no. Łyżkę dostałem, super. Zawsze się łyżkę. Chyba, nie? Range up. Szkur! Czy speed up? W sumie nie przestałem. Dobra, jesteś już w pierwszym Necropolis, ale chyba troszkę popatrzę za zdrowiem jakimś. Jej, Angel's Room. I co z tego? I co? Będzie pusty chyba? Czy jak? Jeżeli już zabrałeś tam, to tak. Ale jestem pazerny i wszedłem jeszcze raz. Nie no, warto sprawdzić. A nuż gra się pomyli. Tak. Nie pomyliła się. Two of Diamonds. O Jesus, pijawy. Dobra, spróbuję się do sklepu przebić. Dużo czasu przez to stracę, ale... Mam 22 monety. Ja zyskałem przewagę, gdy wygrałem ze swoim nałogiem arcade'owym. No. Od razu pierwszy. Jakbym tam został, to bym tam siedział jeszcze pewnie. Tak, tak. No masakra, wlazłem sam na kolce. Co się dzieje? Curse of no skill. O ile coś takiego istnieje. Ja mam passive skilla, że pokój z bossem jest zawsze w przeciwnym kierunku niż w tym, którym ja idę. Widziałem w slowrunach. Tak, to jest, tam najbardziej to widać. LOL. Oh, fuck. Zabiję się, a nie dojdę do tego sklepu, nie? Masakra jakaś. Teraz dopiero zauważyłem, że mi wisi jakaś narośl u brody, u szyi. U tego czegoś. O, slot machine. Taki żart. Nie no, pograj sobie. Brainstill DM, okej. Okay. Mamy sklep. Nie no, zarąbiście, po prostu zarąbiście. Chyba będę musiał pobrać. No, ja jestem za. Sklep, błaga. No to pograłem, wypadła bomba, rozwaliła. Nie no, wiesz co? Chyba z 8 pomieszczeń musiałem przejść, żeby dojść do tego sklepu, bo sierałem, że mam 22 monety. Greed. O, ironia. No. Pewnie dużo pieniędzy z niego wypadło. Może jakiś arcade room? O, okay. Ale dostałem serce. O kurde, szybka matka. Szybka matka jest akurat lepsza niż... Bo nie spawnuje niczego. No, dokładnie. I bardzo łatwo jest ją obijać. Zacz się na środku trzymać. O, Jesus, fuck! Nie mów, że zginiesz. Jedno serce widzę. Widzisz pół.
Widzę pół teraz już. Jest, zabiłem. Ach. Ale jaki farcioch, masakra. Ale nie wiem, co jest grane, dwa razy mi łapą chlasnęło. Kurna, mięso i jeszcze dwa te. O, biblioteka. Book po co ci książki? Czytanie jest overrated. Tak, szczególnie w XXI wieku. Dobra, zajrzymy tu. Skrzynia złota, super. No to czekamy, aż mi się Isaac odwiesi łaskawie. Dobrze, dobrze. Zyskujesz teraz. Dobrze, tak. Teraz, wow. Teraz mnie wyprzedzasz, coś czuję. 45 monet, jak w tym sklepie też będzie grid, to się pochlastam. Chcę to wydać, cholera. Albo money equal power mógłbym dostać. No nie ma, ale mam tak, serce, drabinę i serce. Czy ta drabina kiedykolwiek się na coś komukolwiek przyda? Nie, a czasami przeszkadza. Czy ja wiem, czy... Nie, no, przeszkadzać chyba nie. Natomiast ja mam taki problem, że zawsze jak znajduję drabinę, to chwilę później znajduję latanie. Aha. Więc to, to w sumie dobry znak, bo to znaczy, że niedługo latanie znajdę, skoro kupiłem drabinę. Jesus, nienawidzę tych wrzeszczących. Nie, no, nie wiem, czy to są duszki, czy to są płody, czy to są... No, ktoś powiedział, że to są plemniki. Które? Te takie wrzeszczące, latające takie... Są płody. Chyba, że ja mylę przeciwnika, bo nie patrzę do ciebie. Patrzę do ciebie, bo się zorientowałem, że ty już jesteś w łonie, a ja się na depth 1 męczę. I to jest takie trochę niefajne. O, tak, dwa górki. Ciekawy jestem, czy na The Chest może nam wypaść boss w postaci dwóch gerdych zwykłych. No, dobre pytanie. To byłby hardcore ładny. Ach, kurde, dobra. Raz się żyje. Zostanę z tyłu, ale maszyna. Ja teraz chyba wyruszę na poszukiwanie jakichś kurde HP-ków czy czegoś, bo... No widzę, bo słabo, słabo. No słabo, no. O, jest HP-ek. To jest, fajne są te pokoje takie kurde wypełnione HP-kami. No. Na pewno. A niestety rzadko się je trafia. Dobra, siedź na tym utero jeden, zaraz się dogonię. No, ja szukam właśnie. Może tu? Nie, tak. Może tu. Jak znam życie, zużyję wszystkie bomby i... Tak, i nic nie będzie. Dokładnie. Jeszcze jedna mnie dziabnie pewnie. Dobra. Mogę wejść tu. Czemu nie... A, maszyna się losuje. Oj, dostałem muchy. Najlepsze jest, jak walczysz z tymi maskami, które mają te serca i ten smiley biega za maską zamiast za serce. Tak. Fuck, pobiegłem za daleko. Straciłem pół serca. Pozbieram te bombki. Dobra. O, Loki i to jest Loki. Proste. Ten taki połowiczny. No, on jest prosty strasznie. A ja mam zwykłego Lokiego za to. A ten kamień cholerny. Najtrudniejsza część walki z cholernym Lokim. Kamień. A, Jesus, ten z kolcami. No. A spoko, odpierdzielam go. Book of Belier jednak bardzo ładnie działa. Ała, ała. Co to za mucha? Ej, teraz dopiero zauważyłem, że kurde jestem w utero i nie mam żadnego itemu pod spacją. Tak? No. Nice. No wiesz, tu nie ma treasure roomu, więc... Niezła psychoza. Cholera mucha. A. Dobra. Squeezy. Nice. No, to jest dobry dzień. Dobra. Dobra, wiesz co? Tu jest arcade room. Nie, lecę na bossa. No, leć na bossa. Pójdę twoimi równać, ścieżkami poziomy. I... Dokładnie. Walcz na łogiem. Walcz na łogiem. Dobra. Lecimy. Tu jest boss. Nie, tu są mięsa. Oczy mnie wnerwiają też. A ci oczy... Trzeba po prostu w kółko biegać. To jest inny problem z nimi. No chyba, że masz skill of no skill. Tak. Curse of no skill. Curse of no skill, dokładnie. Skill of no skill, lol. Dobra, maszyna. Chociaż trzy razy. Nie, no dobra, nie.
Jesteś na utero 2. Nie mogę sobie nic pozwolić. Zgarnę pół serca i lecę dalej. Uła, uła, kamienie. Kamienie. Kurde, teraz serca mi wypadają. Nie, bym się cieszył. A, masz full. Od raców? A, na arenę nie mogę. To do bossa, do bossa. Żeby z matką jakoś poszło. Dobra, zapinamy pasy. Już it leaves? No. Słabo. Życzę ci, żebyś zginął, to może być. Dzięki. Koleżeński let's play. To bardzo prawdopodobne było, wiesz, mój pomocnik zamiast, kurde, oczy rzucił się, kurde, od razu na płoda. No mi się to zwykłą matkę, nie przyspieszono. Ale przyspieszona faktycznie jest lepsza, bo nie spawnuje ci tych shitów. Tak, tak, dokładnie. Dobra, na luzie. Mamusia bardzo łatwo idzie. Pamiętam, jak kiedyś pierwszy raz na mapkę wszedłem. Ojej, to były kurde, emocje. Nie ma nic cięższego chyba niż ten boss. A później walka z Isaaciem. Tak. Nie, tak naprawdę, kurde, jak masz już potem obczajone taktyki na bossów... To już jest w miarę łatwo. To się okazuje, że gra jest w porządku, nie? I tak naprawdę często jest tak, że dojście do samego bossa jest najtrudniejsze. Mhm. No dobra, no to możemy powiedzieć, że wygrałeś. No raczej, no u mnie... Czekaj, zaryzykuję, wejdę jeszcze do Devil Roomu. Leć do Sheolu, to widzowie będą mieli co oglądać, bo ja dopiero w łąbie jeden jestem. Dobra, spoko, to ciśniemy. Co to kurwa jest? Rodzinka Monstro. Jeden duży i dwóch małych. Lol. Nieźle. Z potomstwem. O, oh, goddammit. Ej, szacun, kurde, ja nie opanowałem tak rozwalania bombkami Monstro. Jakoś... Wiem, gdzie lądują, ale jakoś zapominam postawić bombkę. Nie chciałem ich rozwalić bombkami, chciałem sobie ucieczkę zrobić. Mogłeś nie mówić. Tak, bym wyszedł na takiego fajnego. Wyszedłbyś na prosa. Dobra, tatuś Monstro też już umiera. Co on taki wytrzymał? Nie no, serio, coś jest nie tak z nim. Dobra. Serce, pieniądz. Nie wiem, czy dobrze idę na tego bossa, chyba nie bardzo. To nie w tym kierunku. O, ja w takim pokoju, kurde, zginąłem ostatnio w moim odcinku. W tej robaczkach ciężko jest zginąć, ale... O, oh, Jesus. No, maszyna do... W sumie skoro i tak przegrałem, może jakiś fajny trinket mi wyleci. Teraz... Oj tam, nie teraz... przegrałeś, jeszcze oboje żyjemy. No tak, ale teraz już i tak nie mam co się spieszyć, o to chodzi. Look to La Luna, o co ci chodzi? Maszyno, daj mi coś, bo cię rozwalę, co mi dałaś? Dev, okej. Okay. Czy ma być jakieś sugestie? Fuck! No to poszłem w pija. Wolę Empress. O, to teraz ja tobie kibicuję. Widzę właśnie, okej. Okay. No dobra. Czyli co, na górę mam iść do bossa? Tak, no tak. To jest przekichane właśnie, jak masz kompas i widzisz, że jest po prawej tak, boss, i... ale cholera, którędy potem, w górę czy w dół iść, nie? O, wow. No, to jest dobry patent właśnie, wysadzanie drzwi. Zawsze o tym zapominam, ludzie mi wytykają zawsze. No. A szczególnie na późniejszych poziomach... O kurwa, nie, ja stąd uciekam. Masakra. Ała, ała. O tych właśnie dziadach mówiłem. Wrzeszczących. No. Atała. Wredne są. Omnomy. Ten przeciwnik faktycznie się tak nazywa Omnom, czy ty go sobie... Nie, ja... nie, ja je tak nazywałem. To... ktoś mi powiedział ostatnio, że to są zęby. Zęby? No, i że dlatego są takie trudne do rozwalenia, bo że są to zęby. W łonie zęby? No, wiesz, no. Ja się nie... nie, żeby pozostałe rzeczy były normalne. No, właśnie. Dobra, mama. A nie, co to jest? O, jestem dopiero na łąbie pierwszym. A Jezus, ja mu mogę tylko w odwłok strzelać. A, Skolex. Czemu? Aha, teraz powinienem. Ło.
pierda puścił. Co on zrobił? Ło. Ja nie rozumiem, jak ten przeciwnik się porusza za bardzo. No. Chyba przez podobny to, że jest dopina, ale... Ale troszkę inne. O, o, o. Spowalniam go i... Zajebiście to wygląda. A, dupę wystawił, dobrze. Ładować dupala. Łop. Come on, musisz się sprężyć. Widzowie. No. Widzowie. Pamiętaj. Oni czekają, oni nie chcą arcade roomów. Dokładnie. Nie, no masakra, to zginę na nim. Straszny ten boss. W starożytnym Rzymie, jak szedłeś na arenę zobaczyć walkę gladiatorów, czekałeś na krew, a nie, że sobie a nie na arcade wyciągną room. Stół i w pokera zaczną grać. Nie wiem, czy ludzie by się bardzo denerwowali, jakby gladiatorzy poszli sobie do arcade roomu. Można zrobić taki arcade room challenge. Kto dłużej będzie w nim siedział. A to będzie, nie, to będzie challenge dla widzów. Kto dłużej wytrzyma oglądając to. Ej, zginę. Serio. Nie no, come on. Skup się. Nie możesz. Smailować, come on. Koniec, nie? Cholera. Jak nie tu, to podnosi ciśnienia człowieku. Spoko, poczekasz sobie jeszcze jedno podejście. Nie, no dobra. Dyna. Czy ja tam zostawiłem? Tam zostawiłem dev. Czemu? No. Arcade room. Tylko muszę to... Ojej, dobra. Twarzy berserka. To jest w miarę spoko pomieszczenie. Jeszcze następne przejść. W arcade roomie może trochę serc dostanę. Podaruj dzieciom słońce i w ogóle. Ej, kurde, i tak nieźle mi poszło na tym podejściu, cholera. Nie sądziłem, no. że w ogóle dojdę do tego, do nekropolis tak bez stuchy, tak szybko. Ładnie i szybko. Tutaj co jest? Oh fuck. To przez stres. Gram z Gimperem, fuck, muszę przejść. No. I proszę. A grając z Blowem, to on ma więcej widzów ode mnie, to przegrał, bo się nie stresował. Myślę, że mam więcej widzów, jestem lepszy, a tu nie, proszę. On zginął na Utero 1 chyba, tak chamsko totalnie. Albo nawet na Utero 2? Nie jestem pewien. Mówisz, poczuł się pewny siebie. Tak się skończyło. No. Arcade room, chcę już arcade room. Muszę. Olej gościa, wrzucaj monetę i chodź tam. Dobra. W arcade roomie chyba nie może być grid, no nie? Wiesz co? Nie wiem. Nie zdarzyło mi się. Po prostu wiesz, czemu w sklepie jest grid i w sekretnych pomieszczeniach? Czemu? Jak się przyjrzysz, to nawet... jak są itemy, to też jest grid. Tylko, że on jest powieszony i martwy. A! W sumie racja, no. Mi kumpel na to uwagę zwrócił. Tak samo w sekretnych pomieszczeniach jest grid podwieszony. Albo taki zasuszony staruszek. Tak. Co to jest za piguła? Boję się. Balls of Steel, zajebiście. Stary, z tyloma HP-kami to na luzie. No, myślę, że uda się przejść. Tylko bombki i omijanie tego. Nie będę miał bombek Night Leaves, ale trudno. O, dwa mózgi na pewno nie. Nie ma takiej szansy. No, ła. Przed samym wyjściem już zostałem. No fuck! Wychodząc. Tak. To tak jakby główny bohater w filmie chciał wyjść i ktoś nie, mu nagle no to... nogę podkłada na wyjściu. Masakra. Zginę, pokój przed bossem. Tak nie, skończy. Kurde! Wysać te drzwi! Co to na serca? To jest chore. To jest masakra, z mighty i potęgi nagle. No i co, miałem 7 serc razem, dobra. No, lepiej no to teraz na buziku. Damy radę. Właśnie, Empress spawnuje nogę matki, czy High Priestess? High Priestess. Empress mi robi to, co choroba Babylon. Dobra, Isaac. Co ty robisz? Napierdalam. Yeah. Wiesz, że używanie tego chyba
i jeszcze jakieś książki na walce z Isaaciem powoduje berserka. Co? Bossa. Jak użyjesz jakiś item, który sprawia, że masz boosta, ale jesteś też przeklęty, no, czyli coś takiego jak teraz, to Isaac, ten boss, dostaje berserka i po prostu ma damage jakiś chory i po prostu jesteś trupem. To nie prawie widziałem. A propos trupów. Dobra, nie rozwalę knightów, nie ma szans. Chociaż może, dobra, jeden zdech, ten najtrudniejszy. No, to jest masakra. On jak się rozpędzi, to jest kurde przekinane. No. Bo tam ci to zmuleni chodzą za proszę. W miarę okej, ale... Tak. Dobra. Pół serca. Jeden hit od czegokolwiek i zdycham. No cię podejrzewam, że zginę na tej fazie It Lives, kiedy... Spełnuje te bombki, nie? Tak. Znaczy bombki te pluje czerwonym na lewo i prawo, nie? Decofly, spoko. Dla mnie It Lives jest spoko, poza tylko tymi właśnie oczami, które są na początku. O, słuchaj, stary. Fuck. Jest! Nice. Przynajmniej mogę powiedzieć, że też przeszedłem, a dostałem tyłek pająka. Ej, to zarąbisty po prostu, kurde, odcinek. No. Spider Bat. Yeah. Dobra. Gratulacje. To do Szeolu jeszcze, dzięki. Dawaj do Szeolu. To się skończy się tak samo, jak to by się skończyło, o 2 sloty. Ale nic. Bo nie ma szans, mam za mało zdrowia. No tu w Szeolu praktycznie każdy pokój to już jest boss. No. Rzadko się zdarza, żebyś miał jakiś taki... Bardziej lightowy. No. Spoko. O, pewnie. Masakra jest, jak jest dwóch gridów i jeszcze fistula. Tak, na level. Tak. Mam ostatnio albo szczęście super takiego konfigu. Tak, albo nie super. Nie cierpię super gridy. Przerąbany koleś. Super Grid jest pod jednym względem tylko łatwiejszy. Łatwiej trochę unikać jego strzału, bo on strzela chyba 4 No tak. Jeżeli pociskami i jakby. No dokładnie, teoretycznie jest mi luka. Hierofant. 2 serca. A, dobra, no do skrzyni oczywiście, że się chce dostać. W ten sposób. Czemu nie? A co tu się dzieje? O, dobra. Dobra. Aha, one są niewysadzalne. Chyba tutaj trzeba do bossa iść. Fuck, nie! Ten laser! Ała! On jest skałami jeszcze. Nie, no ja pierwszy. No, to jest przekichane. Nie ma szans, straciłem 3 serca w innym pomieszczeniu. Nie, znowu! Laser! Koniec. Masakra. Dobra, to co? Co jest grane w ogóle? Masakra. To no. Co, dziękujemy wam za uwagę. Dziękuję tobie, Virios, za wspólną Kto grę. Kto wytrwał do końca, to gratulujemy. To achievement unlocked. Tak. Nie było dużo arcade roomów, więc docencie to. Dokładnie. To był taki namiastka prawdziwego speedruna. No i piszcie, co chcecie następnego. I to chyba tyle. Dziękuję wam. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, na razie. Cześć.